Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ulicy Konarskiego. Ponownie pani naczelnik, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ulicy Konarskiego o numerze geodezyjnym działki 129 arkusz 43 o powierzchni 165 m2. W tym rejonie miasto Koło nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium natomiast teren objęty jest symbolem MND, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z uwagi na fakt, że działka parametry ma niespełniające wymogów działki budowlanej, jej zbycie nastąpi w trybie przetargu ograniczonego pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami. Wartość rynkowa działki 14 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę opinię komisja. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Pani naczelnik, to przy tej uchwale sobie pozwolę zadać jedno pytanie, bo tutaj widzę, że miasto się bawi w takiego, można powiedzieć, agenta nieruchomościami. Wyprzedajemy ten swój cały czas majątek. Tutaj mniejsza działeczka, większa działeczka. Czy ma pani takie zestawienie, ile jeszcze działek, nie wiem, zostało do sprzedaży i jaka może być szacunkowa wartość tych działek? Pełne zestawienie nieruchomości gminnych zapraszam serdecznie do wydziału. Posiadamy takie zestawienie naszego mienia komunalnego. Są tam wszystkie nieruchomości wymienione, zabudowane, niezabudowane, drogi, działki budowlane. Także czyli zapraszam. Po pani wypowiedzi sądzę, że to będzie jakaś duża księga z nieruchomościami. Sporawo. Sporawy jest to zestawienie, tak. Sądzę, że przyjdzie odpowiedni czas, to skorzystam z pani zaproszenia. Dobrze, dziękuję. W takim razie, jeżeli, bardzo proszę, pani radna Halina Musiałek. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać, bo powiedziała pani, że przetarg będzie między sąsiadami. Oczywiście. Bo działka nie nadaje się do budowy, ale jest położona przy drodze, tak? Tak. Natomiast gdyby ktoś sobie ją chciał kupić na taką, bo to jest, ja widziałam tą mapkę, ale gdyby ktoś sobie chciał kupić na taki ogródek rekreacyjny, gdzie sobie posadziłby drzewka i... O formie sprzedaży decyduje organ, czyli burmistrz miasta Koła. No, w tym właśnie, przypadku dlatego pytam. Mhm, dziękuję bardzo. To już. Dziękuję. Pan radny Adrian Król, bardzo proszę. Pani naczelnik, bo faktycznie ta działka jest bezpośrednio przyległa do drogi publicznej, a powiem szczerze, że umkło mi gdzieś. Kto z mieszkańców wnosił o wykup tej działki? Czy to będzie sprzedane w drodze przetargu? Przetarg ograniczony pomiędzy sąsiadami. Pan wnioskodawca nieruchomości sąsiedniej zwrócił się z wnioskiem o jej nabycie. Z uwagi na fakt, że działka przylega z drugiej strony do sąsiedniej nieruchomości, odpada tryb zbycia bezprzetargowy. Proponowany tryb zbycia to jest przetarg ograniczony. Czyli na zasadzie poszerzenia po prostu nieruchomości na jakieś inne cele. Tak. A czy nie warto byłoby w tej sytuacji zmienić przeznaczenie i zrobić drogę wewnętrzną do tamtej drogi, która jest na działce numer 12 na 13? Czy Urząd Miasta rozważał taką propozycję? Działka 121 na 3 nie jest działką drogową. Ona ma użytek drogowy bodajże, z tego co pamiętam, ale jest to z uwagi na plan, który obowiązywał w tamtym terenie w latach poprzednich. Natomiast teraz jest w pełni od kilkunastu lat. Te działki są wykorzystywane jako pasy zieleni i dzierżawią je mieszkańcy tych domów przedstawionych na mapie, którą Państwo macie załączoną do projektu. Rozumiem, czyli w ślad za tym, co pani naczelnik powiedziała, no, czy nie warto by rozważyć w tej sytuacji, skoro jest to pas zieleni, aby wydzielić te działki, powiem w sposób racjonalny, chociaż to pojęcie względne, to znaczy racjonalny, ale tak, aby sąsiedzi, którzy naprzeciw siebie mają nieruchomości, aby mogli również nabyć te działki, aby uregulować ten stan prawny, też na cele poszerzenia właśnie swoich nieruchomości, no bo na ten moment, no to w takim razie, no jest to troszkę, bym powiedział, no, dzika działka, ta 12 na 13. Słuszna uwaga, na chwilę obecną trwa procedura podziału tej nieruchomości, również z uwagi na wnioski mieszkańców tego terenu o nabycie swoich pasów zieleni dzierżawionych. Także idziemy w tym kierunku, aby uregulować te kwestie, żeby Państwo mogli
mieć możliwość zakupu. To się rzuciło po prostu w oczy od razu. Tak. No, dziękuję za informację. Dziękuję. Ma pan takie bystre oko, że dużo rzeczy właśnie się panu rzuca takich właśnie właściwych w oko. Dobrze, dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przechodzimy, szanowni państwo, do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ulicy Konarskiego? Bardzo proszę oddać głos. Dziękuję, zamykam głosowanie. Głosowało 18 radnych, 16 osób za, 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta i nosi numer 65 na 653 na 2023.